Witam. Tym razem chciałem zaprezentować przyrząd do ładowania bębenków rewolwerów czarnoprochowych, potocznie zwany praską. Tak to wygląda. Ten przyrząd, który prezentuję, jest przystosowany do kalibru 44. Są też w kalibrze 36. Z tego względu, że ludzi najwięcej posiada rewolwery w kalibrze 44, więc ten przyrząd właśnie jest najbardziej popularny w tym kalibrze. To właśnie potocznie właśnie zwaną praską przyrząd ma nam ułatwić i przyspieszyć ładowanie bębenka właśnie w rewolwerze czarnoprochowym, bo standardowe ładowanie za pomocą pobojczyka, który znajduje się w rewolwerze, no, odbywa się bardziej tak mało wygodnie. No, ręką musimy trzymać rewolwer, długo pobojczykiem wciskać. Za pomocą tej praski odbywa to się bardziej sprawnie i łatwiej. I jeszcze tu chciałem nadmienić, że jest jeden rodzaj rewolwerów czarnoprochowych, który się nazywa właśnie Peacemaker. Właśnie Peacemaker też jest robiony w wersji czarnoprochowej, kapiszonowej. I tamten rewolwer nie posiada tak jak tu w standardzie prezentowanym Remingtonie przeze mnie, co tu mam właśnie. Nie posiada w ogóle pobojczyka. I żeby tamten rewolwer naładować, niestety bez takiej praski się nie obejdziemy. Więc jeżeli ktoś ma albo chciałby zakupić rewolwer Peacemaker, no to niestety będzie musiał się zaopatrzyć w taką praskę, że nie będzie chciał kiedykolwiek z tego rewolweru strzelać. Dobra, teraz pokażę, w jaki sposób się ładuje na tej prasce. Jeszcze tak chciałem właśnie nadmienić, że za pomocą tej praski automatycznie nam się wydłuży żywotność właśnie pobojczyka, tak jak tutaj w rewolwerze Remington. Te pobojczyki są takie bardziej, można powiedzieć, delikatne niż na przykład to było w rewolwerach Samuel Colta. No i teraz tak, zakup tej praski to jest 135–165 zł, w zależności gdzie tam kupimy. Gdy nam by się uszkodził taki pobojczyk w rewolwerze, to jest zakup jego, to jest 165 zł plus koszt wysyłki. No jeszcze nie każdy po prostu będzie chciał, umiał wymienić sobie taki samemu pobojczyk, no to też są koszty w granicach, no. A każdy, ktokolwiek, kiedykolwiek dawał do rusznikarza jakiś rewolwer, jakąś broń myśliwską, czy nawet wiatrówkę do naprawy, to wie, jakie to są koszty. Więc ja uważam, że zakup tej praski nad pod tym względem jest bardzo dobrą rzeczą. Jeszcze tak nadmienię, jeżeli komuś by się uszkodził właśnie pobojczyk, tutaj jest taka malutka śrubka, oczywiście prezentuję to na rewolwerze Remingtona, tu jest taka malutka śrubka, tą śrubkę wykręcamy i cały pobojczyk nam się wyciąga, no też oś bębna nam wysiągnie się. Wkładamy nowy, wkręcamy śrubkę i to jest dziecinnie proste, więc myślę, że każdy by sobie z tym poradził. Dobrze, to teraz zaprezentuję, w jaki sposób właśnie odbywa się to ładowanie. Jeszcze taka rzecz, co mi się nasunęła, że na szczelnicy często się spotyka ludzi, którzy właśnie posiadają rewolwer czarnoprochowy, do którego mają w komplecie zapasowe lub nawet dwa bębenki, więc za pomocą tej praski od razu można sobie trzy naraz naładować i później tylko się cieszyć z wyników strzelania. O tak to powiem. No dobra, to muszę wyciągnąć nowy bębenek. Jeżeli mamy już w ręku bębenek, z tej strony, gdzie są po prostu kominki, tą częścią zakładamy je na przyrządzie w dół. Oczywiście procedura ładowania jest tak jak zawsze, w zależności czy mamy bębenek w kalibrze 36 czy 44, odpowiednia ilość prochu, przybitka, kula. Następnie podjeżdżamy pod daną komorę i wciskamy w każdą komorę kulę. Ja to tylko pokazuję takie demo, jak to się robi. I teraz tak, następnie tutaj chciałem nadmienić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Z tej strony, gdzie są kule, zasmarujemy oczywiście to smarem. Z tego względu, że gdyby nastąpiła detonacja tej komory właściwej, żeby przez przypadek nam nie eksplodowała sąsiednia komora, bo tak czasami się zdarza, może się zdarzyć. No i teraz kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na kominki w bębenku kapiszony dopiero zakładamy po zamontowaniu bębenka w rewolwerze. Czyli wracam bębenek z powrotem do rewolweru. No i wtedy przed samym strzelaniem na stanowisku strzeleckim montujemy kapiszony. Ja wiem, że się znajdą osoby, że powiedzą, a ja tak zawsze robię, że kapiszony zakładam razem
i potem bębenek do tego. No dobra, no do czasu, nie? Raz ci upadnie bębenek uzbrojony w kapiszony i nieszczęście gotowe. Kolejna rzecz, jeżeli instruktor zobaczy, że niewłaściwie się obsługujesz bronią na stanowisku strzeleckim, no to po prostu cię wyprosi ze strzelnicy i będziesz miał zakaz wstępu. Dobra, to tyle, co chciałem powiedzieć. Czy komuś się po prostu przyda taki przyrząd, czy nie, to tam już jego ewentualna... Ktoś powie może, a to kolejna rzecz, którą będę dźwigał na strzelnicę. No może tak. No, acz wiadomo, te pobojczyki to jest po prostu broń, które te pobojczyki nie są, to nie jest zabawka. Te pobojczyki są na tyle wytrzymałe, że to długie lata nam służyć może. Należą się kto ile tam strzela, więc... Ale... Tak właśnie tylko jako ciekawostkę, jako ciekawy przyrząd, o tak powiem, który nam może ułatwić życie na strzelnicy, to chciałem właśnie zaprezentować. No dobra, to tyle. Ewentualnie zapraszam do kolejnych moich filmików oglądania właśnie też o broni czarnobrochowej, ale też o innych tam. Głównie też filmiki o wiatrówkach, bo to jest taki mój konik. Dobra, to tyle. Pozdrawiam, cześć.